Wzrosty na Bitcoinie z wyznaczonej strefy trzymającej cenę przed dalszymi spadkami. Jak wygląda aktualna sytuacja dla bitcoina ETH, DOTA oraz wybranych przez os altcoinów w poprzednim materiale? Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Ja chcę jak chcę poniedziałek, jak najnowsze, naj no Wam o moich scenariuszach, zarówno wzrostowych, jak i spadkowych. Omówimy sobie aktualną sytuację oraz co się wydarzyło od piątku. A jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba. Aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Zostaw łapkę w górę, komentarz, jeżeli będzie dla Ciebie wartość, lub po prostu napisz, jakiego altcoina chciałbyś, chciałabyś, abym dla was przeanalizował właśnie w kolejnym materiale. I właśnie zobaczymy sobie, jakie alty wybraliście w piątkowym filmie, a tymczasem przechodzimy do analizy. Jesteśmy jeszcze na moim kanale. Zobaczcie. W momencie, w którym nagrywałem dla Was ostatnią analizę, byliśmy po dojściu do wyznaczonej strefy, czyli jeszcze w zeszłym tygodniu wyznaczyłem tą zieloną strefę i mówiłem Wam o tym, że jest to maksimum, dokąd powinniśmy spaść, to znaczy maksimum takie, które jeszcze trzyma nas w ruchu wzrostowym, nas, czyli w tym momencie Bitcoina i cały rynek. Jeżeli ta strefa by puściła, to byśmy polecieli właśnie do tych wyznaczonych poziomów. Co się wydarzyło? W piątku mieliśmy dojście do tego oporu. Mówiłem Wam o tym, że cena będzie tutaj właśnie miała opór. Jeżeli nie podoła temu oporowi, to możemy zejść właśnie niżej. I jeszcze raz mieliśmy po prostu retest tej tutaj właśnie wyznaczonej strefy oraz linii trendu. Cena nam utrzymała to i zobaczyliśmy właśnie ten ruch wzrostowy. I we wczorajszym update dla moich partnerów edukacyjnych, właśnie napisałem o tym, że utrzymaliśmy się właśnie w tej strefie, którą wyznaczyłem. I po wybiciu 30500 spokojnie powinniśmy dojść do 31,400, co ma właśnie w tym momencie miejsce, więc Pięknie, long i update tutaj są zrealizowany. Oczywiście mogliście zobaczyć też, że był scenariusz drugi, którego ja oczekiwałem, więc zawsze są te dwa scenariusze. Oczywiście, tylko trzeba wiedzieć, jakie warunki musimy zobaczyć na wykresie, aby móc zawrzeć daną pozycję, zagrywając na wzrosty czy spadki. Jeżeli chodzi o mnie, ja zagrywam na giełdzie Bybit, do której link znajdziecie w opisie. Jutro lub czwartek pojawi się dla Was właśnie materiał, w którym porównuję giełdę Binance do giełdy Bybit i dlaczego ja tą giełdę wybrałem dla siebie, a właśnie nie giełdę. Binance, więc mamy zrealizowany tutaj ten scenariusz wzrostowy lokalny i teraz tak Ponieważ wiecie doskonale, ja zagrywam krótkie pozycje na Futures Spot to jest inna sprawa, dalej gdzieś te swoje zlecenia oczekujące mam na tych niższych poziomach, ponieważ nie jest wykluczone, że w perspektywie kilku dni jeszcze do tego Poziomu zjedziemy. Oczywiście nie ma takiej pewności, nie ma takiej gwarancji. Nie wiemy, co rynek pokaże. Bardziej tutaj skupiam się właśnie na tych zagrywkach krótkich, po to, aby po prostu z tego również sobie tutaj zarabiać, a spod swoją drogą. I mamy dojście do wyznaczonej linii trendu, już dawno, dawno temu, tak, wyznaczona linia trendu. I to, o czym Wam mówiłem, po wybiciu tej linii trendu, jeżeli znajdzie się siła na wybicie tej linii trendu, to powinniśmy zobaczyć ten target tutaj i finalne zatrzymanie się ceny właśnie. W tej czerwonej strefie. Dlaczego w tej czerwonej strefie? Mówiłem Wam o tym ostatnio Mamy tutaj po pierwsze właśnie opór, czyli ta czarna pozioma linia I również tutaj górna banda tego właśnie boksa czerwonego To jest 38% zniesienia Fibonacciego całego tego ruchu spadkowego Czyli jako taki pierwszy poziom trzymający, jeżeli chodzi o zniesienie Fibo, tak? I jeżeli tutaj byśmy mieli większą siłę i wybicie tego właśnie Boxa czerwonego, który trzyma według mojej analizy, właśnie lokalnie na spadki, przynajmniej lokalnie na spadki. No to potem otwiera nam się droga do tutaj około 37-40 tysięcy dolarów do tej strefy czerwonej, strefy podażowej, którą tutaj również dla Was wyznaczyłem już jakiś czas temu. I teraz ważne, aby cena nam znowu nie wróciła do tego boksa i nie zaczęła gdzieś tutaj się znowu w, tej, w tym obszarze poruszać, ponieważ będzie to kolejne, kolejny raz i po prostu coraz słabsza ta strefa tutaj będzie. Na utrzymanie ceny przed dalszym ruchem spadkowym, ok? Więc potencjalnie spoko, fajnie może być powiedzmy Rites. Tutaj tak widzimy, że jest wsparcie dla ceny i wybicie będzie dobrym potwierdzeniem Natomiast powrót poniżej znowu linii trendu w sytuacji, gdzie cena nam się tutaj odbije Czy nawet wybije tą linię trendu i wróci Będzie już sygnałem niepokojącym i jednym z potwierdzeń na to Że jednak rynek będzie miał zamiar dalej iść w dół Oczywiście pamiętajcie, że to co słyszycie to nie są porady inwestycyjne, mówię Wam o tym, co ja widzę, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby według mnie dany scenariusz mógł zostać tutaj zrealizowany. Oczywiście, wy podejmujecie tutaj decyzję sami za siebie. Pamiętajcie o edukacji. Jeżeli chodzi o edukację, doskonale wam to powtarzam cały czas: inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki. O czym pewnie mogliście się przekonać niejednokrotnie poprzez brak wiedzy. I również, jeżeli tą wiedzę macie, mogliście odpowiednio na tym rynku już zarobić. Ze strategii, których korzystam, uczę w swoich kursach. Znajdziecie na mojej stronie łukaszpoholski.pal w zakładce moje kursy. I tutaj głównie. Co Wam polecam kursy te 3 miesięczne pełne, ponieważ będzie tam moją pełną wiedzę, również moje autorskie strategie, na podstawie których właśnie wyznaczam te poziomy, czy to realizacja zysków, czy wejścia w daną pozycję, gdzie cena może spaść, gdzie cena może się zatrzymać, jak widzicie, bardzo skutecznie. Po to, abyście mogli sami analizować w przyszłości rynek, ten kurs jest 3 miesięczny i zdecydowana większość osób po tych trzech miesiącach potrafi samodzielnie zarabiać. Oczywiście, oczywiście każdy jest inny, i tutaj dużą rolę odgrywa również wasza głowa, wasz mental. Ale o tym też mówię w samym kursie Zajdziecie również tutaj subskrypcje miesięczne Z dostępem do odpowiednich grup, do takich update'ów, których widzieliście Czy moich zagrywek I tak jak wspomniałem, wszystko to jest opisane na mojej stronie, więc wbijajcie A na instagramie Pachowski.pl dzisiaj pojawi się jeszcze ankieta W której będziecie mogli wybrać dodatkowo jednego alta do wyboru Dobra, myślę, że mamy tutaj Bitcoina omówionego Cena doszła do pierwszego poziomu realizacji zysków i tutaj teraz mamy widoczne zatrzymanie na interwale 4 godziny, więc widać, że jest tu opór i ta cała strefa. Czekamy na dalszy rozwój. Jeżeli chodzi o ETH, tutaj cena nam trochę zjechała poniżej tego boksa, i ja osobiście zagrywając tutaj wcześniej pozycję na wzrosty, zamknąłem ją na lekkiej stracie, otworzyłem shorta, o czym informowałem moich partnerów edukacyjnych do tego poziomu, co zostało zrealizowane. I w tym momencie po powrocie do tej wyznaczonej strefy, cena nam zbliża właśnie do poziomu realizacji zysków z potencjalnego longa. I tak samo, jeżeli cena nam zacznie tutaj zjeżdżać, to te poziomy powinniśmy tutaj zobaczyć, jeżeli chodzi o ETH. Natomiast po wybiciu tego tutaj poziomu, utrzymaniu się ceny i bez jakiejś konkretniejszej zawrotki, powinniśmy zobaczyć właśnie te wyznaczone kolejne targety, jeżeli chodzi o ETH. Wcześniej wyznaczona strefa na spadki utrzymała cenę tak. Pierwotnie ona była w ten sposób narysowana. Potem w kolejnym filmie Wam powiedziałem, że ustawiam to tak, no i widać, że było to tutaj prawidłowo wyrysowane z końca, na spado właśnie do tych tutaj poziomów. I tak samo w sytuacji, jeżeli Bitek będzie spadał jeszcze do tych targetów, o których rozmawialiśmy, to spokojnie wtedy te tutaj poziomy na ETH powinny zostać zrealizowane, jeżeli chodzi o spot. I tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o zagrywki na Futures. Jeżeli Bitcoin wybije tą linię trendu, no to spokojnie, wtedy tutaj właśnie te targety powinny być osiągnięte, te pierwsze dwa, czyli 2039-2123, myślę, że zostaną tutaj osiągnięte, pod warunkiem oczywiście, że rynek będzie szedł w tym kierunku. Przy zawrotce i jeżeli nam cena znacznie znowu zjeżdża poniżej tego boksa, no to dla mnie jest to potwierdzenie na ruch spadkowy. Dotnę po raz kolejny, testuję wyznaczoną strefę, tak, mieliśmy pamiętacie wcześniej, wyznaczony ten punkt jako poziom realizacji zysków, zejście do dolnej bandy i Ruch wzrostowy. Mamy znowu zejście. No, i w przypadku tutaj, jeżeli chodzi o DOTA, jeżeli ruch na całym rynku będzie wzrostowy, to spokojnie te 11,40 i ten podwójny lokalny szczyt powinien zostać wybity według mojej analizy. A w sytuacji, w której będziemy lecieli, no tutaj okolice 7 i 5 dolarów. Zobaczmy, jakie alty wybraliście w poprzednim materiale. Wybierzemy sobie dwa z nich, a jednego z nich powiedzmy wrzucę do analizy. Tak, żadne się nie powtarzały. Ada Doge, XRP. Dobra, zrobimy sobie Ada XRP. Alice i Dodge wyląduje w dzisiejszej ankiecie na Instagramie. Także wbijajcie na insta. Tam będziecie mogli wybrać właśnie te Alty. Więc zobaczmy. Ada. Ada ładnie dzisiaj rośnie. Okej, okay, tutaj się w sumie nic nie zmienia. Cena nam nie zjechała do tego poziomu. Troszkę zabrakło, natomiast poziom realizacji zysków jest tutaj do osiągnięcia. A Dodge. Dodge dodge. Tutaj jest taki lokalny poziom realizacji zysków. I stąd cena może zjeżdżać niżej, przynajmniej na chwilę, mówię tutaj o krótkich zagrywkach, a jeżeli chodzi o spot, to dalej te poziomy jako poziomy zakupowe na tą chwilę i te poziomy jako poziomy realizacji zysków. Dobra, widzimy się jeszcze na Instagramie, tam będziecie mogli wybrać ankietę. Dzięki, dzięki za Wasze wsparcie, komentarze. Miłego tygodnia Wam jeszcze niech Bitcoin będzie z Wami, piona!